David Ayer słynie z tego, że na swoim Twitterze lubi w enigmatyczny sposób zapowiadać swoje przyszłe projekty. A skoro robił tak wcześniej, fani są niemal przekonani, że nowe zdjęcie opublikowane przez reżysera kontynuuje tę tradycję. Tym razem udostępnił kadr z filmu Legion Samobójców, na którym w retrospekcji widzimy Jokera i Harley w tanecznej pozie. Wspólny film o tych dwóch postaciach jest już od jakiegoś czasu w planach wytwórni. Prowadzone są ostatnie rozmowy z potencjalnym przyszłym reżyserem i możliwym scenarzystą widowiska. Jak na razie projekt spowija mgła tajemnicy, ale zaangażowanie Ayera, nawet w charakterze producenta, mogłoby oznaczać, że konkrety pojawią się dosyć szybko. Czas wysnuć poważne wnioski. A co ja o tym wszystkim sądzę? David Ayer pokazał się z bardzo dobrej strony przy tworzeniu Legionu Samobójców. Był bardzo spolegliwy i nie unosił się honorem, gdy wytwórnia niezbyt dobrze potraktowała jego prawie skończone dzieło, oddając ostatnie szlify nad nim zewnętrznej firmie. Taka postawa i chęć zadośćuczynienia na pewno stoją u podstaw tego, że David teraz jest niemal na szczycie. Co jest dla mnie jeszcze bardziej interesujące, to fakt, że Ayer powoli wychodzi na człowieka, który stoi za całą machiną filmową DC. A przynajmniej tą jej częścią powiązaną z człowiekiem nietoperzem. Myślę, że to dobrze. Na pokładzie potrzebny jest ktoś, kto z jednej strony potrafi stworzyć dobre kino akcji, a z drugiej czuje ducha opowieści. Legion miał może mieszane recenzje, ale pokazał, że David wie dokładnie, w czym tkwi magia Gotham.